I co? To już ten czas, matura przed tobą. Raptem 9 miesięcy do egzaminu. Będzie pod górkę, czy wszystko już wiesz? A może to jest jakaś mglista przyszłość? Ciekawi cię, jak to będzie? Zatem posłuchaj o zmianach, jakie są wprowadzone w maturę 2022 roku. Nazywam się Iwo Scelina. Od ponad 20 lat razem z moimi uczniami wędruję przez literaturę, język i kulturę. Jestem również egzaminatorem maturalnym. Znam maturę z dwóch stron. Wiem, jak przygotować ucznia do tego egzaminu, jakie wytyczne przed uczniem stawia komisja egzaminacyjna. Matura w 2022 roku ma mieć kształt taki sam jak poprzednia, jeżeli chodzi o zakres języka polskiego. I jest to dobra wiadomość, ponieważ jest to egzamin, który naprawdę da radę zdać na maksa. Wcześniej egzamin maturalny składał się z części pisemnej i z części ustnej i tak prawdę mówiąc, ta część ustna wielu maturzystów przyprawiała o dreszcze, o ból głowy i zastanawiali się wtedy, czy w ogóle dadzą radę przystąpić do egzaminu i go zdać. Natomiast rok 2022 to matura z języka polskiego w nieco zmienionej formule. Obowiązkowy jest tylko i wyłącznie egzamin pisemny. Ten w części podstawowej i w części rozszerzonej. Część podstawowa składać się będzie z tego arkusza, który będzie wymagał pracy z tekstami. Z tekstami, które tam będą dołączone jako teksty popularno-naukowe, czy też teksty związane z jakimiś sytuacjami kulturowymi. A drugi arkusz będzie związany z napisaniem wypracowania. I o wypracowaniu powiemy sobie za chwilę nieco więcej. Odpada cała część ustna, ale tutaj jest istotna uwaga, ponieważ część ustna nie będzie występować na maturze z języka polskiego w sposób obowiązkowy, ale jeżeli wybierasz się na uczelnię zagraniczną, pamiętaj, że ten egzamin musi być zdany. Zatem w takiej sytuacji, teraz, kiedy pojawiają się deklaracje maturalne, warto wpisać sobie, że egzamin ustny z języka polskiego będzie przez ciebie zdawany. Uczelnie poza Polską wymagają tego egzaminu. W części pisemnej egzaminu podstawowego z języka polskiego napisać trzeba będzie wypracowanie. Mówię wypracowanie, ponieważ dwa różne typy prac trzeba by wykonać. Po pierwsze, ważna i dobra informacja. Zakres tematyczny został rozszerzony. Do roku 2020 maturzyści mieli do wyboru tylko i wyłącznie dwa tematy. Natomiast matura w 2021 roku i matura w 2022 roku daje szansę maturzystom na wybór spośród trzech tematów. Pierwszy temat będzie związany z lekturą obowiązkową. To znaczy, że materiał, który będzie dołączony do tego tematu, ten materiał, który trzeba będzie przeanalizować, będzie pochodził z obowiązkowej lektury realizowanej w procesie nauczania w liceum czy też w technikum. Natomiast drugi temat, również związany z literaturą, będzie odwoływać się do takiego fragmentu tekstu literackiego, który niekoniecznie musi być związany nawet z lekturą przerabianą w szkole. Zatem można wybierać pomiędzy pracą, która intensywnie odwoływać nas będzie do jednego z tekstów obowiązkowych, albo można pracować z tekstami spoza tego klasycznego, obowiązkowego kanonu lektur. Trzeci temat zostaje w takiej samej konwencji jak do tej pory. Jest to interpretacja tekstu poetyckiego. Zatem myślę, że każdy jest w stanie znaleźć jakieś rozwiązanie dla siebie, bo ta tematyczna przestrzeń jest poszerzona. A co zostało pomniejszone? Pomniejszony został zakres zagadnień, które obowiązują na egzaminie z języka polskiego. Co prawda nie został on bardzo zmniejszony, ale są pewne zagadnienia, które nie będą się pojawiały na egzaminie maturalnym. Wystarczy spojrzeć w materiały, które publikowane są na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, aby zauważyć, czego nie będzie na maturze w 2022 roku. Jakich zagadnień możemy się nie spodziewać?
I myślę, że ta wiadomość również jest dobra, ponieważ maturzyści w 2022 roku nie będą musieli w ramach zadań związanych z pierwszą częścią obowiązkowego egzaminu z języka polskiego zajmować się słowotwórstwem. Nie będą nas interesowały żadne formanty, nie będziemy się zastanawiali, czy coś jest przedrostkiem, czy przydrostkiem. Również nie będziemy obciążeni pytaniami, które będą dotyczyły języków środowiskowych, czy też historii języka. Również wycofane zostały te pytania, które dotyczą teoretycznie recenzji. Zatem nie będziemy musieli pamiętać, czego dotyczy recenzja, jak jest tworzona i czy wpisujemy tam tylko ocenę, czy też opinię tego, który recenzję pisze. Matura rozszerzona z języka polskiego pozostaje w kształcie niezmienionym. To znaczy, będzie do wyboru temat pierwszy, albo temat drugi. Temat pierwszy związany z tekstem naukowym, popularno-naukowym i na ten temat trzeba będzie napisać swoje wypracowanie. Ewentualnie wybrać temat drugi, który jest związany z interpretacją porównawczą. Ważną rzeczą jest również to, abyśmy spojrzeli na kanon lektur obowiązkowych. W zeszłym roku dosyć często spotykałem się z takim spostrzeżeniem, że ten kanon został pomniejszony, że nie trzeba aż tyle czytać, że to nie jest tak istotne, aby w głowie mieć wszystkie lektury obowiązkowe, bo przecież i tak na egzaminie będzie ich mniej. Otóż tutaj nie mam tak dobrej wiadomości. Kanon lektur obowiązkowych pozostaje bez zmian. Natomiast w obrębie tego kanonu pojawiają się cztery teksty, dosłownie cztery teksty, na które należy zwrócić szczególnie swoją uwagę, ponieważ są to teksty, które mogą pojawić się w ramach pierwszego tematu maturalnego na maturze podstawowej z języka polskiego. O jakich tekstach mowa? Cztery teksty, które mogą być wykorzystane jako materiał do tematu maturalnego, to trzecia część Dziadów Adama Mickiewicza, również Adama Mickiewicza Pan Tadeusz, Bolesława Prusa Lalka oraz Wyspiańskiego Wesele. Dlaczego akurat tylko te cztery? Dlaczego nie wspominam o innych, które również przecież są realizowane jako lektura obowiązkowa w ramach nauki w liceum czy też technikum? Ponieważ w momencie, gdy przyjrzymy się zapisanym informacjom dotyczącym lektur obowiązkowych, to te cztery lektury są wpisane jako teksty do zrealizowania w całości. To znaczy, że w ramach zajęć języka polskiego powinny być omówione one dokładnie, szeroko, wielokontekstowo, w pełni. Nie tylko i wyłącznie na wybranych fragmentach, nie tylko i wyłącznie w jakiejś części. Zauważ, że inne teksty, nawet te, które są powieściami, zapisane są w ramach obowiązkowego tekstu lekturowego jako fragment. Tak jest na przykład z Ferdy Durkę, jako wybór. Tak jest z opowiadaniami Sklepy cynamonowe. Taki tekst nie może stać się podstawą do stworzenia pierwszego tematu maturalnego w ramach matury z języka polskiego. Tylko i wyłącznie cztery teksty, więc warto zwrócić uwagę na nie, ponieważ to jest ta podstawa, ta baza, do której będzie się odwoływać komisja egzaminacyjna przy tworzeniu pierwszego tematu maturalnego. I jeszcze jedna uwaga. Do tekstów obowiązkowych zaliczyć również musimy to, co jest obowiązkiem w gimnazjum. Pamiętasz, tam były teksty, które stanowiły obowiązkową lekturę do egzaminu gimnazjalnego. I one również są obowiązkowe w ramach egzaminu maturalnego. Mówimy tutaj o Zemście Fredry i o drugiej części Dziadów Mickiewicza. Czy to możliwe, żeby na maturze były teksty z gimnazjum? Spójrz na materiał z 2021 roku. W maju na maturze podstawowej pojawia się właśnie Zemsta Fredry. Zatem przypomnienie sobie tych dwóch tekstów, które były w gimnazjum i możliwe, że niestety, ale gdzieś tam zapomniały się w naszej pamięci, jest dosyć istotne. Dlaczego? Dlatego, że mogą być w związku z tymi właśnie lekturami przygotowywane pytania, na które warto odpowiedzieć w ramach matury z języka polskiego podstawowej. W tym momencie, kiedy rozpoczyna się wrzesień i nasze myśli może jeszcze nie biegną tak intensywnie w kierunku matury, która będzie przecież w maju, chcę Ci zostawić kilka wskazówek. Wskazówek, które mam nadzieję będą pomocne, aby w maju Twój egzamin
był zdany jak najlepiej, jak najwyżej, no najlepiej na maksa. Zatem nie zostawiaj nauki na ostatnią chwilę. Wykorzystaj ten czas, który teraz jeszcze jest. Zajmij się intensywnie tymi 4 lekturami obowiązkowymi, które mogą się pojawić na maturze podstawowej z języka polskiego. Ważne jest, aby znać je w miarę szczegółowo, ponieważ błędy, które mogą się pojawić przy okazji tych tekstów, zdecydować mogą o zaliczeniu bądź też niezaliczeniu egzaminu maturalnego. W maju 2021 roku uczniowie zmagali się ze swoją pamięcią związaną z lalką. I dla niektórych wyzwaniem był fragment, który mówił o jakimś Stachu. I byli tacy, którzy nie potrafili połączyć tej postaci, która wymieniana była w dołączonym fragmencie tylko z imienia, ze Stanisławem Wokulskim. To powodowało, że w całej ich pracy nagle zaczęły się pojawiać jakieś problemy, błędy. Wręcz wpisywali takie sformułowania, które doprowadzały do tego, że egzaminatorzy, w tym również ja, musieli się zastanawiać, czy w ogóle ten tekst można zaliczyć. Skoro mówimy o tekstach, skoro mówimy o wykorzystaniu ich w pracy, to ćwicz rozprawkę. To jest umiejętność, której można się nauczyć. To jest system, który można poznać. Tak samo zachęcam Cię do tego, żeby przećwiczyć sobie streszczenie. Można powiedzieć, że to przecież zadanie, które nie jest aż tak bardzo wysoko punktowane, ale te 3 punkty, które można tutaj dostać za streszczenie, mogą być niesamowicie istotnymi w Twoim ostatecznym wyniku maturalnym. Zapraszam Cię również do obejrzenia filmu Maturalny Smart, do którego link znajdziesz powyżej. Pokażę Ci, co jest istotne, aby jak najlepiej przygotować się do Twojego egzaminu maturalnego. No i oczywiście zasubskrybuj ten kanał, zapisz się do naszej maturalnej grupy na Facebooku i zachęcam Cię do aktywności. Pisz komentarze, zadawaj pytania. Dokładnie je czytamy, po to, żeby odpowiadać na Twoje prawdziwe potrzeby. Zapraszam Cię również na stronę maturanamaksa.pl. Znajdziesz tam kurs maturalny, który przeprowadzi Cię przez wszystkie potrzebne na maturze zagadnienia. To co? Widzimy się?